Słuchaj, klikałem sobie ostatnio w chat GPT tutaj odnośnie optymalizacji strategii oraz tego, co może ja jako człowiek mogłem przeoczyć i w jaki sposób taka sztuczna inteligencja mogłaby mi pomóc. I to, co tutaj wpisałem, czyli jak zamienić jakieś 100 dolarów w 1000 dolarów, no to jak zresztą sami tutaj gdzieś widzicie obok mnie, są to takie dosyć ogólne wytyczne, żeby tutaj dywersyfikować, edukować się, zaczynając małą kwotą wybór odpowiedniej giełdy oraz zarządzanie ryzykiem. I jasne, jak najbardziej, to wszystko jest potrzebne, ale to nie są konkrety. Postanowiłem nieco zmienić moje podejście do tego, jak tutaj komunikuję się z chat GPT oraz o co w ogóle się pytam i wpadł mi do głowy pomysł. Otóż ChatGPT GPT to jest mega potężne narzędzie, potrafi programować, wpisywać proste linijki kodu itd., itd., a to właśnie wskaźniki są programowane linijkami kodu, i można w nie ingerować. I rezultaty, którymi się z Wami podzielę, jeśli obejrzycie materiał do samego końca, są szczerze powalające. Dlatego oglądaj dokładnie, bo teraz przechodzimy do konkretów. Więc to, co teraz masz przed sobą, to jest wykres Bitcoina bez żadnych wskaźników czy oscylatorów naniesionych na niego. Więc teraz w zakładce Indicators tutaj wpiszemy sobie jeden z podstawowych wskaźników, jakim jest Bollinger Bands. Wstęgi Bollingera i pojawi się ich parę wersji. I tutaj musiałem trochę poszperać, aby rzeczywiście znaleźć wskaźnik, który będzie najlepiej tutaj współgrał z czaty GPT i wyszło mi na to, że to właśnie Bollinger Bands od Madrid w zakładce Community Scripts najlepiej po prostu współgra z sztuczną inteligencją. I teraz to chcemy zrobić, to najechać na ten wskaźnik w lewym górnym rogu i tutaj kliknąć w Source Code, w kod źródłowy tego wskaźnika i tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, jak ten wskaźnik działa od kulis. I teraz osoby, które może się teraz wystraszą, oglądając linijki kodu, których nie rozumieją, to spokojnie, ja też nie jestem programistą i niepotrzebna jest żadna wymagana wiedza programistyczna, aby rzeczywiście zaimplementować dzisiejszą strategię w rzeczywistość. Jak tutaj jest napisane, to ten skrypt można tylko czytać i żeby go edytować, trzeba zrobić kopię. Tak więc kliknijmy sobie tutaj i możemy sobie nazwać, wpiszmy sobie Bollinger Bands Plus AI. OK. I pod nazwą możemy zauważyć, że to jest wersja trzecia tego wskaźnika, a my będziemy chcieli kliknąć w te trzy kropeczki tutaj i skonwertować kod do wersji czwartej. Jednym kliknięciem. Apply. Dobra. I jeszcze raz skonwertujemy kod do wersji piątej, czyli najnowszej. I tutaj zapiszmy sobie. I zaplikujmy. Dobra. I teraz skopiujemy cały ten kod do czatu GPT. Kopi. I wklejamy, ale to nie wszystko, bo teraz chat GPT dostanie po prostu wskaźnik, z którym no nie wiem co nawet zrobi. Dlatego przed tym kodem będziemy musieli powiedzieć OpenAI, co my chcemy z tym kodem zrobić i jasno to opisać. Zauważyłem, że chat GPT działa najefektywniej, jeśli komunikujemy się z nim po angielsku, więc tutaj jego polecenie również napisałem po angielsku i brzmi ono następująco. Enter a long position, czyli otwórz longa, kiedy cena zamknie się powyżej... Górnej wstęgi Bollingera i otwórz pozycję Short, gdy cena zamknie się poniżej dolnej wstęgi Bollingera. I napisane są tutaj również wytyczne odnośnie zamknięcia tych pozycji. I zanim kliknę tutaj Enter i przejdziemy dalej, to bardzo ważne jest, aby zamienić pierwsze linijce kodu Indicator na Strategy. OK. Klikamy Enter. I teraz zacznie ChatGPT kompilować nam kod strategii polegającej na wskaźniku Bollinger Bands. I teraz, to co my chcemy zrobić, to skopiować tą dolną część. I przypominam, żeby Wam skompilowało to samo co mi oraz żeby ta strategia w ogóle działała, to musicie wpisać to samo co tutaj. I żebyście nie musieli przepisywać z ekranu i popełniać jakieś kosztowne błędy później, to ja tą komendę oraz późniejsze wszystkie potrzebne kody Wrzucę na mój Telegram i go zaniesz w opisie, dołącz, no i zrób z tym co chcesz. Zatem kopiujemy i wklejamy tutaj poniżej. I tutaj raz jeszcze przypominam, że na początku będzie trzeba zamienić Indicator na Strategy. No i teraz możemy sobie kliknąć Add to Chart. I to co my tutaj widzimy na wykresie dniowym, to 60 zawartych transakcji na podstawie tej strategii z procentem opłacalności na poziomie 53,1%. I ja nie wiem, czy teraz słyszycie, ale w tle mogą być dźwięki silników. Tutaj w Gdańsku na Oliwie są w czwartki organizowane takie spoty, więc z góry tutaj przepraszam, jeśli słyszycie jakieś silniki w tle. No i wracając do strategii, to tak, ogólnie nie jest źle 5% zysku, to jest nadal zysk. A tak naprawdę to, żeby być zyskownym na rynku, trzeba mieć częściej rację niż jej nie mieć. Czyli patrząc po tym procencie, to jak najbardziej jest ok, ale może być lepiej. I teraz pokażę tobie, jak jeszcze więcej wycisnąć z tej strategii. Otóż ta strategia, ona nie wlicza procentu składanego i działa na tej samej kwocie przez cały czas. Więc teraz wrócimy sobie do edytora i wdrożymy małą zmianę, aby Rzeczywiście był liczony procent składany. I żeby te zyski się na siebie tak nakładały. I aby tego dokonać, będziemy musieli wdrożyć parę zmian w pierwszej linijce. Ok, wpisałem nową linię kodu. Tutaj inicjalny kapitał, jakim ta strategia będzie operować przy tej symulacji naszej, to 1500 dolarów. I teraz ta strategia jest ustawiona tak, aby zyski z poprzednich transakcji na siebie się nakładały. I jakby co tą linię kodu, Również wrzucę u mnie na Telegram, więc jak chcesz spróbować czegoś podobnego, to na Telegramie właśnie zostawię te linie wszystkie potrzebne i, i komendy do czaty GPT. Weźmy sobie tutaj 1000 dolarów inicjalnego kapitału, a tutaj na końcu tej linijki ustawmy sobie Default Quantity Value 10. I to jest procent tego kapitału, który będzie przeznaczony na jedną pozycję, żeby rzeczywiście tutaj tym ryzykiem trochę zarządzać i nie wkładać całego depozytu na giełdzie w jednego trade'a. I teraz, jak klikniemy add to chart, to teraz pokaże nam wydajność tej strategii na poziomie 310%, ale już w takiej sytuacji to maksymalny spadek wartości tego inicjalnego kapitału wyniósł 65%, co i tak przy takiej zyskowności finalnie w długim terminie rzeczywiście okazało się zyskowne. I teraz, jak zejdziemy sobie na niższe interwały, 4 godziny na przykład, to taka strategia również będzie zyskowna, ale będziemy mieli do czynienia z tutaj innymi metrykami. Na mniejszych interwałach będzie otwartych więcej tradeów, przez co również ten maksymalny padek inicjalnego kapitału będzie mniejszy, ale na wykresie tygodniowym to myślę, że sytuacja wygląda tutaj o wiele lepiej: 717,5% zysku z tej samej strategii, mniejsza ilość tradeów i myślę, że dosyć akceptowalny ten max drawdown. Oczywiście tutaj można byłoby jeszcze wiele doszlifować oraz w ogóle kompletnie zautomatyzować tą strategię i podłączyć ją do jakiejś giełdy, na przykład Bybit, żeby automatycznie na wybranym interwale ta strategia rzeczywiście sobie działała, jak Ty sobie śpisz. Tutaj widzimy, że na interwale jednogodzinnym ta strategia już tak samo by się nie sprawdzała, dlatego na wykresie dziennym i tygodniowym myślę, że najbardziej optymalnie byłoby działać na tej strategii. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Potencjał sztucznej inteligencji, jak sami zresztą widzicie, jest tutaj wręcz namacalny. I jeśli chcesz więcej podobnych tego typu materiałów podnośnie używania AI w tradingu, jak i nie tylko, bo funkcjonalności czatu GPT jest ogrom, więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to daj znać w komentarzu. I jak zobaczę, że chcecie rzeczywiście oglądać tego typu materiały, to dajcie znać. Prowizje giełdy będą grały kluczową rolę. No bo patrz, tradując na giełdzie Binance, z umiarkowaną skutecznością, to na podstawie zasad tradingowych tutaj wpisanych, po 100 tradach można byłoby cieszyć się zyskiem na poziomie prawie 200 dolarów, ale na giełdzie Kraken na przykład, to zobaczymy, że takie samo podejście mogłoby się okazać stratne. Dlatego teraz wejdźmy sobie na prowizję Bybit. Jak zobaczymy, ta sama strategia nie dość, że byłaby zyskowna, co w przypadku innych giełd jest czymś najwyraźniej niespotykanym, to również. Spośród wszystkich podanych tutaj giełd to właśnie Bybit wyróżnia się największą zyskownością wynikających głównie z małych prowizji, więc jeśli chcesz tradeować na sprzyjającej platformie to zarejestruj się z linku poniżej pod tym filmem, a przy okazji dla pierwszych 100 osób będzie rozdane 30$ dolarów za darmo. Co więcej to otrzymasz dostęp do poradników, które normalnie są płatne i to jest możliwe tylko u mnie, czyli tylko z tego linku poniżej. A co więcej, to ja ostatnio zacząłem dzielić się moimi konkretnymi zagraniami oraz analizami krótkoterminowymi, bo na tym kanale to ja dużo poruszam zagrań oraz altcoinów w perspektywie długoterminowej, a na Telegramie, o którym zresztą wcześniej mówiłem, możesz to łączyć i przejść do grupy, zobaczyć w jaki sposób ja podchodzę do tradingu, z jakich narzędzi ja korzystam i się zresztą z Wami dzielę. To takie coś jak najbardziej jest możliwe. A jeśli tematyka strategii tradingowych Ciebie interesuje, niekoniecznie zautomatyzowanych, ale również takich no, bardziej manualnych, to stworzyłem playlistę z strategiami tradingowymi, z których ja osobiście korzystam, sam osobiście na nich zarabiam i nie widziałem nigdzie indziej, żeby ktoś inny poruszał temat tych wskaźników oraz innych czynników w takim zestawieniu, a nie innym. To takie coś znajdziesz właśnie w playlistach u mnie. I daj mi proszę znać, czy w ogóle tematyka automatyzacji oraz w ogóle wdrożenia jej rzeczywiście na giełdę, żeby sama tradowała za nas Taką strategią, to dajcie mi proszę znać, czy też chcecie widzieć więcej takich materiałów. Myślę, że temat jest mega ciekawy i sam poświęcam sporo czasu właśnie na zagłębienie tego tematu, ponieważ wydaje mi się, że to jest ogromna przewaga i można w mocny sposób poszerzyć swoje umiejętności przy użytku właśnie takich narzędzi, które są darmowe. Tak więc uważaj na siebie, powodzenia i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.